bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z waszej ulubionej gry przeglądarkowej, czyli Shakes and Fidget. No tak, dawno już to tak, link do gry oczywiście znajduje się w opisie, zachęcam do wbijania ten serwer, 39 polski serwer. To tak, byczki, generalnie w styczniu nie dzieje się jakiś szczególnego super eventu nie było, co nie, tutaj portal już dawno jest zamknięty, generalnie styczeń to jest taki, można powiedzieć, miesiąc chilloutu. Ale nie ma przerwy w Shakes and Fidget, bo w Shakes and Fidget trzeba expić. A tak się składa, że mam 339 level. Uuu! Nice, zobaczmy jak teraz zaczniemy od mojej gildii, zobaczmy jak radzą sobie pozostali. Jak widzicie radzą sobie obłędnie, my nie jesteśmy najgorzej, jesteśmy tak mniej więcej pośrodku naszej gildii. Ale sami zobaczcie, Mandzio 350 poziom, czyli 11 poziomów wyżej. Nasz najpotężniejszy tutaj chyba Neu, nie, przepraszam. Najpotężniejszy jest Konop, 371 level, no Konop, lecisz ostro, czyżby to był Konopski? Bardzo możliwe, nie wątpię, ale leci mocno. I patrzcie na to, dużo czasu trzeba było poświęcić, żeby zdobyć te wszystkie legendarne itemki. Uła, Rotax, to sobie posiedziałeś. Konop tak samo, zobaczcie, to było siedzenie i ekspienie, żeby zdobyć tyle legendarnych itemków. No nic, są potężni, ale my ich, mam nadzieję, uda nam się ich dogonić. To tak, pokażę wam teraz, to tak, zacznijmy właśnie od gildii. Tak wygląda gildia, tutaj oczywiście przekroczmy portal, już mamy akt 4, 6/10, pupil gildyjny, czterogłowa Hydra, nice! To oczywiście atakujemy. Dobra, a teraz pokażę wam po kolei jak mi idzie, tak więc tak jest moja postać, 339 poziom, właśnie kotek tu do mnie przyszedł, nie wiem co chce, co nie, i możemy oczywiście, mam też trochę trochę tutaj tego metalu i trochę tajemniczego domku, więc możemy sobie coś ulepszać za chwilę. Tak wyglądają nasi koleżkowie, w sumie dużo się nie zmieniło. Mamy tutaj czarny kryształ, zaraz sobie włożymy ten czarny kryształ do jakiegoś bałwana. O, może do tego bałwana, czemu nie, w sumie. Niech ma, na przykład o myk możemy, ewentualnie to możemy ulepszyć i wszystko już jest ulepszone, ile się tylko dało. A tu Kitku przyszedł z tej strony. Trochę nietypowo Kitku jak na ciebie. No i zeskoczył, bo chciałem wam go pokazać. Aura kibelka na poziomie 12. Cały czas regularnie staram się tutaj wrzucać jakieś pierdoły, żeby po prostu kibelek tam rósł w siłę. Arena, sami zobaczycie, mam tyle. Tredecylion, 1 tredecylion run mam, więc wydaje mi się, że całkiem sporo, możemy nawet tutaj sobie coś ulepszyć, może to, brojownia to nie ma co pokazać, pokażę wam salę chwały, jesteśmy 129 miejsce, gildii jesteśmy pierwsi, wow, a twierdzy, do twierdzy daleko, bo twierdzy trochę się nie zajmuję, przyznam się szczerze mówiąc, pupile 29, 7, z czego w podziemiach naprawdę mocno się staram, tylko po prostu mam tą małą cześć z jakiegoś powodu, bo długo idzie, idą takie poziomy 12, takie nie... O, tu już był 15 się zaczynają pojawiać, co nie? Ale generalnie dużo osób nie ma na maksa wymasterowanej twierdzy, znaczy tego podziemi. A ja mam! I jak teraz o tym mowa, to oczywiście zaczniemy od podziemi, sami zobaczcie. Wymaksowane serce ciemności na poziom 15. No i też tak dużo mamy, na tyle mamy silnych teraz tych gałganów, że daję zejść przeciwnika, biorę jednego. W tym przypadku jest Sasonna z naszej gildii, ale na potrzeby mogę go zwabić i go ewentualnie bez problemu zwabiamy, co nie? Może zwabmy Kowalika, bo nie jest z naszej gildii, nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie. No ale w każdym razie zwabiamy. No i czy z tych bohaterów dużo się tego dostaje? No ja bym się kłócił, czy się dużo dostaje. Porównajmy. Z takiego Sana dostaje się ile? 8000, no dobra, 8500. A teraz zaatakujmy jakiegoś randoma, 7000, 7500. No to jest taka różnica, że właściwie ja zastanawiam się, jaki jest sens przyciągania tych bohaterów. Czy się niby przyciągam najpotężniejszego, ale w sumie nie ma żadnej różnicy względnie w diamentach. No i widzicie, mamy tutaj cały czas mamy dusze przepełnione, ale już nawet nie opłaca się za bardzo ich tutaj rozwijać, tych moich bałwanów, bo po prostu są najpotężniejsi. Możemy zrobić coś takiego, że możemy sobie kopalnię złota skończyć. No i od razu ulepszymy ją. To zawsze trochę nam tych dusz poleci. Ale no cóż, grzybków mam tyle ile mam. Czyli mam całkiem sporo grzybków, co prawda. Ale no, co jakiś czas się kończą. Jakbym tak sobie rozdaje je. Jeśli chodzi o twierdzę, to twierdza poziom 19. Tutaj troszeczkę sobie rozwinąłem poszczególne rzeczy. Tutaj kwater robotniku 15. Akademia poziom 13. Skarbiec leci na 15. Trochę tutaj chata drwala i kamienie łomy sobie roztegowałem. Tak czy siak, no pomału zbieram zbieramy sobie na twierdzę poziom 20, żeby ją też wymaksować. Tutaj oczywiście ich szukaj sobie kryształu. Dobra, co my mamy? Doktora Buwu to wiadomo, to na razie nie będę nam zaglądać. Lochy, tutaj, a portal do piekieł, akt 4, poziom 3, więc całkiem nieźle już jest tutaj wytrenowany. Tak gdzieś jak tak wygląda nasze osiągnięcia tutaj w lochach, to do tego zaraz wrócimy. No i jeszcze pupile, oczywiście tutaj nakarmimy nasze pupilki. Jak widzicie, wszystkie pupile już mam odblokowane. No i co? No i się tak bawię z wytrenowaniem ich, co nie? Ziemia. Ziemię można pokonać ziemią, a słabszą ziemię można pokonać wodą. Silniejszą ziemię spróbujmy zrobić mrokiem. Dobrze. Dobra, no i tyle jeśli chodzi o takie pokazanie wam, jak wygląda mój poziom. Jak widzicie, jestem naprawdę całkiem potężnym gałganem. Całkiem potężnym i wydaje mi się, że możemy spróbować walczyć z kimś w lochach. Ale teraz lochy są naprawdę silne. Tak naprawdę ciężko zrobić jakikolwiek progres. Wydaje mi się, że na przykład tutaj 13 piętro, gruboskórny Gert, nie jesteśmy w stanie go załatwić. Tak mi się wydaje, że gdybyśmy się skupili, połączyli nasze moce, przyciskanie entera w rekordowo szybkim tempie, może uda się go pokonać! Na moc posępnego czerepu! Gin, madafaka! Gin, powiedziałem! Dobra, okazuje się, że jest zbyt potężnym! No chyba będę musiał sobie wymienić, nie wiem, ekwipunek na lepszy. No w każdym razie sami widzicie, że po prostu poziom tych gałganów, kot chyba dzisiaj, nie wiem, oszalał po prostu dzisiaj nasz kotek. Ale poziom generalnie tych przeciwników jest na tyle wysoki, że naprawdę pokonanie chociażby jednego poziomu jest bardzo trudne. Naprawdę wysoki po prostu tutaj poziom trudności, można powiedzieć. Nordyccy bogowie zadają obrażenie ogniem, odporny ogień. Zobaczmy, co my mamy, a tak się składa, że my mamy obrażeń od zimna, więc w sumie git, co nie? Spróbujmy go pokonać. Jest jakaś szansa, że Odyna pokonamy. Ach, ten Odyn, potężny, nordycki, tak? Nordycki bóg. No i proszę, jest jakikolwiek progres, ale czy coś fajnego dostajemy? No nie, dostajemy jakieś gówno. A następnym przeciwnikiem, o nie, Lokiego już nie pokonamy, coś czuję. No i widać, że jest silny, Uświęcona szkoła magii. Zobaczmy, czy możemy dwójkę wybrańców Zirona pokonać. Jak widzicie, poziom jest naprawdę bardzo wysoki, ale dałem radę. Dindendor wydaje się również bardzo potężnym czarodziejem. Na tyle potężnym, że chyba go nie ruszymy. No niestety, Hemoridor. Możemy Hemoridora spróbować. Hemoridor wydaje urksi. Wydaje się nie być jakimś potężnym orkiem, ale czy na pewno? Bo chyba jednak jest potężnym orkiem. Tak, chyba jest jednak potężnym orkiem. 13 piętro. Tym razem jakby po stronie mroku, więc walczymy całą naszą potężną trójcą. Ale jak widzicie, to potężna trójca no nie jest jakoś taka super, że sobie radziła tutaj z komendantem Koma. No i niestety komendant Koma jest chyba zbyt potężny, żebyśmy sobie mogli z nim poradzić, cholera jasna. A może nordyccy bogowie po tej stronie? Nie, to za wcześnie na to. No niestety, jedynie co możemy ruszyć to prawdopodobnie tornado, bo tornado było, no wiadomo jakie było tornado. Co jakiś czas można tornado ruszyć, co nie? Żeby nie było, tu też są silni przeciwnicy już teraz, bo niestety teraz się bardzo powoli expi i ta siła bardzo wolno nam wzrasta, ale widać, że tornado jako tako ruszyło, co nie? Dobrze, czyli można ruszyć trochę do przodu, walcz! No i brak miejsca w ekwipunku. I teraz, o nie, jaki burdel. 340 poziom został wbity. Wiadomo, że dogonienie takich nam kolegów jak Mandzia może być naprawdę trudne. Swoją drogą zobaczmy, jak bardzo Mandzia jest potężniejszy od nas. Jeśli przyjrzymy się sprzętowi, który ma Mandzia, tak naprawdę, czy on jest, no jest trochę potężniejszy. Na pewno widać, że ma na pewno potężniejszą laskę i to dużo. Ale lecimy dalej. Tornado jeszcze się nie pokonało. Ale niestety prawdopodobnie zaraz będziemy musieli zrezygnować z potężnego tornada, ponieważ potężne tornado staje się coraz potężniejsze. Walcz, Hakszor! Dobrze, idzie. I znowu dochodzimy do tej sytuacji, że mamy, ale mamy kolejną fajną rzecz, mamy lepszą rzecz mamy. No 341 level chociażbym chciał zdobyć. Byłoby fajnie, gdybyśmy zdobyli ten 341. Wiadomo, że byłoby fajnie, ale no jest to niestety takie wyzwanie, które może być trudne do pokonania. Dobra, chyba się nie uda. No nic, byczki. Tak właśnie wygląda mój status i tak wygląda mój rozwój w styczniu w naszej eleganckiej gildii. Jak widzicie, no nie oszukujmy się, jesteśmy potężni. Nie ma się co oszukiwać, jesteśmy naprawdę potężni. Level teraz już chodzi pomału, ale potężność jest. No to już by było, jeśli chodzi o Shakes and Fidget. Pamiętajcie, wbijajcie link w opisie. No i co dużo gadać. Do następnego odcinka z Shakes and Fidget. Piąteczka, elo. Dobra, zanim zakończymy odcinek, bym zapomniał, jak pamiętacie w poprzednim odcinku zrobiliśmy mały konkursik, to znaczy konkursik na losowanko. Generalnie jest do wygrania właśnie ta legendarna edycja Shakes and Fidget. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku o tym mówiłem. No i powiedziałem, że spośród wszystkich mieliście tam napisać jakiś fajny komentarz, czemu to właśnie wy mieliście dostać ten legendarny zestaw. No i teraz spośród wszystkich tych komentarzy, które teraz sobie wgram, wylosujemy sobie... Co jest za cholery? Jeszcze raz, czyli mamy 110 unikalnych komentarzy, dobra. Będziemy teraz wylosowywać zwycięzcę. Uwaga! I piszę to po raz piąty z rąbistej miniaturki. Niestety, komentarz nie odnosi się do zadania, więc go losujemy dalej. Kiedy spodziewałeś się, że to Shakes and Fidget, a i tak weszłeś, żeby się upewnić. Nadal nie odnosi się do zwycięstwa, a szkoda, bo mógłbyś wygrać właśnie ten zestaw kolekcjonerski Shakes and Fidget. Chciałbym wygrać ten zestaw kolekcjonerski, ponieważ wczoraj zacząłem grać w tą grę i bardzo mnie wciągnęła i myślę, że taki zestawik byłby świetny. Gratulacje, Beju! Właśnie jesteś oficjalnym zwycięzcą. Napisz do mnie na maila na kapitangladi@gmail.com, że wygrałeś, wyślij tam odpowiednie foty potwierdzające, że to jest twój. No i tam już się na spokojnie dogadamy z wysyłką i wszystkim. Gratulacje zwycięzcy zestawu kolekcjonerskiego Shakes and Fidget! A teraz już naprawdę koniec.